Cześć, czołem, dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem. Będzie to dzisiaj test pierwszej wrażenie kosmetyków, które dostałam na święta. Także jest tutaj parę rzeczy, nie wykorzystam na pewno wszystkich, bo jest tu parę primerów i ich wszystkich się naraz nie da wykorzystać. Także mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba bez zbędnego gadania. Przechodzimy do make-up. Ok, zaczynamy od primera. Będzie to primer Professional od Benefitu, który już od dłuższego czasu chciałam wypróbować, także dzisiaj przychodzi na niego czas. Małą ilość. Ok, już czuję, że nawet na palcach jest bardzo taki wygładzający. Moja twarz też zaraz od razu po nim jest taka gładka i ta baza weszła we wszystkie pory, także jest to, o co chodziło. Jeżeli będziecie słyszeli takie dziwne bzyczenie, to bardzo Was przepraszam, ale to jest właśnie wyświetlacz tych gwiazdek. Także mam nadzieję, że nie będzie Wam to aż tak przeszkadzać. Jako podkładu użyję próbki podkładu, bo też do mnie doszło, więc stwierdziłam, że czemu nie. Też z Benefitu Hello Flawless. Mam tu o 3 odcienie, 4, 5 i 6. Wydaje mi się, że piątka to jest taki mój kolor. Dlatego tą piątkę sobie dzisiaj spróbujemy. Chyba jednak czwórka. Sorry. Zapach jest bardzo fajny, przyjemny. Konsystencja jest taka delikatna, lekko kryjący. Mam nadzieję, że dam radę zużyć go na całą twarz. I kolor ten jest ok dla mnie. Ale niestety ta próbeczka nie starczyła mi na całą moją ogromną twarz. Także zrobimy to strategicznie i ten odcień ciemniejszy nałożymy tam, gdzie bym nałożyła konturowanie. Czyli na obrzeżach twarzy, gdzie ten ciemniejszy odcień. Wydaje mi się, że to jest taki podkład bardziej na lato. Z tego względu, że jest bardzo lekki, wodnisty i taki średnio kryjący. Nie wygląda źle, ale jest to zdecydowanie bardzo leciutkie krycie. Także może się skuszę, ale to dopiero na lato. Następna rzecz, do jakiej przechodzimy, to korektor. Korektor mam mój, który zawsze, więc pominę ten krok. Ok, wróciłam do Was z wykończonym okiem. Podkład jest przypudrowany. Póki co wygląda nieźle. No tutaj mam dość suche skórki na nosie, ale to na to nie patrzcie, bo to jest od jakiegoś dłuższego czasu. Po prostu tak mi się dzieje. Teraz będziemy przechodzić do konturowania. Jeżeli chodzi o konturowanie, mam tu taką paletkę ze Smashboxa. Ona ma contour, bronze and highlight, czyli ten highlight jest wszystko matowe, także będziemy teraz sobie konturować twarz tymi produktami. Najpierw nałożę to rozświetlenie pod oczy i na środek. Bardzo fajne w konsystencji są te produkty. Mamy widoczny bardzo efekt rozświetlenia. Już na środek czoła. Nawet nie wiem, czy nie jest to zbyt mocno widoczny efekt rozświetlenia. No dobrze, przejdziemy teraz do konturowania, czyli do tego takiego chłodnego odcienia brązu. Powiem Wam tak, plamnie robi, blenduje się bardzo fajnie. Daje fajny kontur twarzy, także póki co podoba mi się, jak się zachowuje. No nawet bym powiedziała, że już wystarczy. Troszeczkę sobie tutaj na czółko.
przy brązowym i tym środkowym ciepłym odcieniem. Ocieplamy troszeczkę całość. Powiem Wam, że konturowanie wypada bardzo dobrze. Także jestem jak na razie zadowolona. Żadne plamy się nie robią, blenduje się bardzo fajnie. Konsystencja tych produktów jest też zadowalająca. Także jak najbardziej na tak. Dalej mamy taki szybki make-up, ale tak naprawdę pierwsze wrażenie. Ciężko jest stwierdzić, czy ten produkt jest dobry po jednym użyciu, trzeba użyć parę razy. Zastanawiam się nad tym podkładem, jaką mi się podoba. Dobra, teraz lecimy z rozświetlaczem. Rozświetlacz mam z Becky Rose Glow, który był razem z maseczką Glam Glow Gravity Matte. Nie wiem, czy on normalnie jest też sprzedawany, ale ogólnie bardzo piękny kolor różowego złota, także aplikujemy sobie już go. Pyk, pyk. Już widać od razu na pędzlu, widzę, że ma taki różowy pobłysk. Śliczny kolor. Pięknie się mieni i odbija światło. Że jest to jak najbardziej bardzo fajny i trafiony kolor w moje gusta. Też odbija na złoto. Ma złote drobiny, więc złote, różowe, czyli coś, co ja po prostu uwielbiam. Przechodzimy teraz do linera. Liner to jest Fly Liner Longway Liquid Eyeliner Kozan Black z Fenty Beauty. Wygląda w ten sposób, piękne opakowanie. Wstrząśniemy. Wow, bardzo precyzyjny. Jest taki, powiedziałabym Wam, wodnisty, ale jednocześnie ma bardzo mocną pigmentację. Wow, to jest kreska. To jest dopiero kreska. Bardzo fajny, precyzyjny liner. Ciekawe, jak długo schnie. Mam nadzieję, że niedługo. Okej, okay, już wysych. Także bardzo zadowalający. Zobaczymy jeszcze jak na następnych razach, ale powiem Wam, że wygląda super. Nie jest on matowy, tak delikatnie się błyszczy. Także bardzo, bardzo fajnie. Dobra, wytuszuję rzęsy, przykleję sztuczne i w sumie lecimy do ust, bo usta są naszym ostatnim krokiem. Okej, okay, rzęsy są doklejone. Teraz czas na ostatni krok, czyli szminka, która będzie punktem kulminacyjnym naszego makijażu, ponieważ jest bardzo wyrazista i kolor po prostu mówi sam za siebie. To jest szminka Fenty Beauty. Oczywiście to piękne opakowanie to w kolorze Candy Venom. To jest bardzo wyrazisty, różowy kolor. Taki bardzo głęboki. Także Fenty Beauty ląduje na ustach. Wiem, że będzie się sprawdzała niesamowicie, ponieważ mam już dwie pomadki od Fenty z tej samej serii, też miniaturki i sprawdzają mi się świetnie. Coś pięknego. Moja mama chciała dzisiaj założyć tą szminkę, jak ją malowałam, ale powiedziałam ja pierwsza, nie ma opcji. Także to by był... Aha, czekajcie, jeszcze Prime Water od Smashboxa. To jest Set and Refresh Spray, który można dawać jako primer i jako setting spray. Teraz to psikamy. Pięknie pachnie. Ma idealną chmurkę. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzało. Ale póki co mogę powiedzieć same plusy. Produkty mi się podobają, ale to są też produkty, które sama sobie w sumie zażyczyłam jakoś w pewnym sensie na tej liście. Zobaczymy, jak się będą sprawdzały później. Natomiast teraz, póki co, jestem bardzo zadowolona z tego, jak się nimi pracowało. Jak ten makijaż wyszedł. Wyszedł bardzo ładnie, klasycznie, bez jakichś zbędnych dodatków.
Ale no, moja sukienka jest dodatkiem. Moja sukienka jest sama w sobie po prostu duża. No, jest bardzo wyrazista. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do następnych filmików i cześć i cześć.